Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Commandos Behind Enemy Line. Zakończyliśmy misję 9, to są wyniki dla misji 9 i przejdźmy teraz do następnej, czyli 10. Operation Icarus, operacja Icarus, tak? 10 days have passed since the end of the battle at El Alamein, which brought a dramatic exchange of roles in North Africa. Rommel's troops have retreated to the Libyan city of El Agheila in what seems to be a long, hardly fought withdrawal. Okej, w tej misji będziemy musieli uwolnić kapitana George'a McRae z brytyjskich sił powietrznych, z tego co tutaj widzę, z obozu. To będzie trudna misja, o ile dobrze pamiętam. Captain Gregor McRae from the Royal Air Force has been hit while in a reconnaissance flight over German positions and taken as a prisoner near the airfield of El Agheila. You'll infiltrate the camp and rescue him. Well, officer, this will be your starting point. You will recover McRae and destroy the bomb store to the south of the base. Should you consider it useful to capture a tank, take care. Right now, this is the only unoccupied one. To get away, you will take a Junkers 52 in the nearby airfield. McRae can pilot it. Ah, if you find time to wreck some of those Stukas, you'll make me very happy. Dismissed. Okay, czyli generalnie tak wygląda sytuacja. Że nad tym nie Alamein, tylko nad tym miastem przelatywał ten pilot McRae, no i on tutaj jest zamknięty w więzieniu. I teraz jakby mi wyszedł czy coś, to wtedy problem będzie taki, że mnie od razu zastrzelą, więc musimy go tutaj odbić. Nasz zespół komandosów został wysłany właśnie do odbicia naszego kompana. Na początek wykonam zapis. No i co? Okay. Spróbujemy w takim razie może co nieco zacząć. Spróbujemy się przyczołgać. No tutaj jest tak, że tych trzech akurat patrzy tutaj na tego. Więc użyjemy standardowo wabika. Oj, za daleko go chyba położyłem. No jest to jedna, wydaje mi się, z trudniejszych misji. Nie mówię, że jest najtrudniejsza, ale no, wydaje mi się, że jest jednak trudniejsza. Nie wiem, czy teraz dobrze zrobię. Dobra, wyeliminujemy go. Od razu przeniesiemy i wyłączymy wabik, żeby nie było żadnego problemu. No dobra, udało nam się pozbyć jednego przeciwnika. Wezmę go tutaj na wszelki wypadek. Oczywiście zaczynamy standardowo beretem rozgrywkę. Oni sobie pójdą, ja zrobię zapis i możemy iść dalej. No tak, czyli Niemcy generalnie go... Oj, fail. Czyli Niemcy generalnie zastrzelili tego naszego lotnika, sprzątnęli jak on był tutaj, no robił jakiś rekonesans z tego co zrozumiałem. Być może się mylę, ale wydaje mi się, że to chyba jakoś w ten sposób było. Come on over. Just leave it to me. Dobra, odwróć się i idź sobie stąd. Come on over. Okay. I'm coming. Czyli generalnie z tego co widzę, ten sobie chodzi w takim trójkącie tutaj. Coming. Okay. Coming. Just leave it to me. Nie wiem, czy będzie dobrym pomysłem w eliminację jego. Consider it done. That hurts. Oj, niestety problem polegał na tym, że... Just leave it to me. Zostaliśmy zaobserwowani przez panów z karabinami maszynowymi. No i niestety skończyło się jak zawsze nieciekawie. Ten tutaj widzę, że dość długo stoi.
Just leave it to me. I'm coming. Coming. Dobra, spróbujemy go teraz wyeliminować, oczywiście. Just leave it to me. Zamilkłem na chwilę. Consider it done. Okay. Coming over. Okay. No biegnij. Ach, w ostatnim momencie dosłownie. No tutaj trzeba trochę mieć, szczerze powiedziawszy, takiego timingu, wyczucia w czasie, żeby to wszystko się dobrze zgrało. Wykonam zapis. Standardowo tu jest ciekawa jeszcze akcja, że tutaj są trzy stanowiska CKM-ów, które bronią przejścia, no ale tym się myślę będę martwił później. No na razie spróbuję po prostu wyeliminować tych może zaraz. O, kierowca ma broń maszynową. To jest dobra wiadomość. Poczekam, aż oni przejdą i spróbuję tutaj jeszcze wyeliminować tego jednego, żeby mieć wszystkich szeregowców z głowy, tak w skrócie. Dobra, wykonam zapis, bo jak akcja się nie powiedzie, no to będę miał z czytania mniej czasu. Mniej czasu będę tracił po wczytaniu po prostu. No i lecimy. I'm coming. That's easy. Tu się położę, okay. Bo nie wiem, czy tutaj ktoś nas nie widzi. Nie pamiętam. Come on over. Być może ktoś nas widzi po prostu, consider a nie done. Chcielibyśmy być widzieni. I'm coming. Just leave it to me. Dobra. No i teraz tak. Come on. Ciało come on trzeba, over. Okay. Ciało trzeba schować. Come on over. O ile okay. Dobrze kojarzę, tylko I'm że coming. Zostawiamy ślady coming. I to już okay. Jest nieciekawe, bo oni zaraz po tych śladach będą próbowali coming. Coming gdzieś coming. Nas wytropić. I'm coming. Okay. Jedyne co możemy coming zrobić over. To tutaj zostawić. I'm coming. Just leave it to me. Nie, oni sobie raczej chyba nas nie wytropią coming. Po tych śladach. Coming over. Więc okay. Na spokojnie myślę, że możemy się tutaj po prostu ukryć w piachu. Dobra, założyliśmy kamuflaż i przejdźmy teraz do naszego kierowcy. Spróbujemy ściągnąć naszych przeciwników jednym... jednym celnym strzałem z maszynówki, znaczy z karabinu maszynowego. Dalej nie wiem, czy tu ktoś patrzy. Ten tutaj miał chyba widzenie, ale ten miał takie widzenie nie do końca pewne. Nie wiem, jak się do nich strzelić, chyba jakoś tak. No nie było to najlepsze, można byłoby to lepiej wykonać, szczerze powiedziawszy. A spróbuję jeszcze raz, co mi szkodzi. Right away. Nic mi nie szkodzi taka próba podejścia i wykonania tego, żeby ich po prostu wykończyć jednym strzałem. Chociaż to jest trudne, bo ten karabin tak strzela... Zakładając, żebym się zaczaił za nich generalnie gdzieś tutaj. No i jak muszę strzelić? Tak mniej więcej tutaj. Okej. Udało ich się wyeliminować dwoma strzałami, nie jednym, ale tak jestem zadowolony. No, niehonorowo, bo było strzelanie w plecy, ale ani alarmu, ani żadnych dodatkowych problemów podczas tej akcji nie uzyskaliśmy, nikt nie otrzymał obrażeń. Może jedynie troszkę za dużo czasu zeszło, no ale to jest generalnie drugorzędny problem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Później ewentualnie zajmę się tym TKM-em. Pójdę go spróbuję z pistoletu ściągnąć, jeżeli się pozbędę po prostu snajperem tych dwóch CKM-ów. Yeah. Snajper jest tutaj, ale ma tylko trzy pociski. To jest bardzo niewiele. I'm coming. Czy dobrze, czy źle, no to sami się zdecydujcie. Dobra, dokonam zapisu i spróbujemy teraz zacząć eliminację od tego. Consider it done. No, on tutaj chodzi stosunkowo daleko, więc można... I'm coming! Aj, nie tak. Pierwszy błąd oczywiście. Okej, teraz spróbujemy. Yes, sir. I'll be right over. Okej, zobaczę ślady. Fine, sir. Understood, sir.
I spróbujemy się po prostu tutaj cofnąć. I teraz tak, jeżeli on zobaczy ślady, a nie widział chyba. O, nie widział śladów, więc możemy go teraz ściągnąć. Teraz go możemy ściągnąć, nie wiem czy zdążę. Tak, udało się go wyeliminować w ten sposób w miarę po cichu. No więc już jest okej. Okay. Oni mogą przejść tutaj, z saperem zmiorę jednak tą pułapkę. Myślałem po prostu, że jak zobaczy ślady, to podejdzie tutaj i wyjdzie na pułapkę. No ale... Nie ma nic takiego strasznego. Tutaj mógłbym beretem zrobić jeszcze taki motyw, żebym sobie tutaj zostawił łabik. On się będzie teraz tutaj patrzył. Nie będzie patrzył, jak będę wchodził do środka, do budynku. Pozostaje ten mi w takim razie, który stanowi zagrożenie. Jeszcze ten, ale spokojnie. Nie, nie, za szybko. Teraz. Teraz. Za daleko niestety. I znowu odczyt w złym momencie. Dobra, jeszcze raz załączamy, niech się zajmie tym i spróbujemy tego ściągnąć. Chciałem taką szybką akcję zrobić, a przecież ta gra nie wybacza błędów. Dobra, jeden wyeliminowany. Fine, sir. Come on over. Okay. Yes, sir. I'll be there in a moment. Affirmative, sir. Understood, sir. Affirmative, sir. Fine, sir. Okay, podejdziemy right sobie over. Tutaj, żeby nas nie widzieli. Just leave it to zostawimy me. Ciało. W sumie na dobrą sprawę, to teraz chyba jednak tego bym chciał wyeliminować. Się boję, czy on tu... Nie pamiętam, czy on... Nie, na szczęście nie. Consider it done. Na szczęście nie, bałem się po prostu, że tutaj patrzę. Ale na szczęście nie, saper mógłby się w sumie ukryć tutaj. Dobra, wykonam zapis, ale najpierw go ukryję. Że jakbym na przykład wyszedł z budynku, to jakbym musiał wczytać, to po prostu, że ten... Ten żołnierz zacznie po prostu zlekceważyć Wabik i zacznie po prostu podążać za nami. Dobra, tutaj nie ma wielkiej filozofii, szczerze powiedziawszy. Ale w sumie to jak już tutaj robimy takie rzeczy, to można byłoby tutaj jeszcze tego się pozbyć na wszelki wypadek. Nie wiem, czy ktoś go widzi, nie pamiętam, zaryzykuję. Dobra, i tak idę się tu schować, więc myślę, że to może być dobry pomysł, żeby po prostu ciało zarzucić. Na przykład tutaj. I się schować, on teraz wyjdzie na pułapkę. Saper wyjdzie, posprząta pułapkę. No i co, schowamy się tutaj w tym budynku może. Pan Samuel Brooklyn z wieloletnim doświadczeniem przestępcy na pewno potrafi rozbrajać zamki, więc uwolni naszego magrę, naszego lotnika. Dobra, wszyscy jesteśmy w budynku, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby zapisać. No i co? Mamy teraz drugą część mapy. Ona jest nieco trudniejsza według mnie. No jest tutaj... Aha, ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy w sumie, o Wabiku. Trzeba znowu, wydaje mi się, najprościej będzie podejść beretem. Tutaj mało kto chodzi. Oni tutaj raczej patrzą na siebie, więc ciężko będzie też saperem założyć pułapkę. Okej. No ale co, na wszelki wypadek jeszcze ten zapis. Consider it done. Yes, sir. Okay, sir. Coming. Coming over. Beret w sumie w każdej misji jest przydatny. I'm coming. Nie wiem, czy tu snajpera nie powinienem szczerze pierwszy raz użyć, ale...
No szczerze spróbuję najmniejszymi środkami na początku. Okej, zapiszę teraz, bo w sumie nic nie zrobiłem takiego, żeby powinno robić problem. Sobie spróbuję tu przejść, nie wiem czy mnie dostrzeże czy nie. Ten mnie nie dostrzegł, a ten? Ten też mnie nie dostrzegł. Oj. Dlaczego on się ruszył? Tak szybko kliknąłem myszką. Dobra, jeszcze raz tu spróbujemy przejść. Oj, za wysoko doszedłem. No tu dosłownie milimetry, ale realizm, no tutaj średnio. Tutaj za blisko już podszedłem, no i ten mnie dostrzegł teraz. No teraz temu nie przejdę. No i ci przyszli i mnie rozstrzelali, więc słabo. Słabo. Jeszcze raz muszę tak dosłownie na... O właśnie, teraz muszę tu spróbować założyć pułapkę i cofnąć się na spokojnie. Okej. I teraz, w momencie kiedy on będzie wracał, muszę beretem go ściągnąć. Okej. Tutaj muszę cały czas leżeć, uważać, ponieważ ten tu cały czas widzi. I teraz on powinien tak samo paść i ten nie powinien go dostrzec, bo wleci w pułapkę. Okej. Albo i nie. Albo i nie. Jak to na wojnie, zawsze wszystko nie, kończy się nie tak jak powinno. No dobra, posprzątajmy w takim razie tą pułapkę, połóżmy się, schowajmy się pseudo tutaj za skrzynię. Ciał nawet tych nie sprzątam, bo nie widzę w tym sensu. No cóż, zapis w takim razie. Ten tutaj też tak pa, oj, tego się boję. Aha, tego się boję, bo ten właśnie tutaj spod namiotu widzi. Czy spod namiotu mówię. Tak na ułamek namiotu. Teraz mogę przelecieć i go spróbować wykończyć. Dobra. Teraz muszę... Oj, muszę... No niestety. Jednak jak kogoś załatwię, to lepiej, żeby się po prostu położyć na wszelki wypadek. Nie poczekiwać. Aha, bo ten jest jeszcze tego, tak, tego najprawdopodobniej będę chciał ściągnąć. Just leave it to me. Snajperem. Okay. That's easy. Dobra. Come on over. Nie wiem, czy oni tutaj go dostrzegą. Chyba nie, bo szli i go nie zobaczyli, więc jest okej. I'm coming. Tutaj może się znowu nas pojawić problem. Just leave it to me. Żeby tylko tutaj dobiec. Okej, wyeliminowany. Okej. I następny. Mam nadzieję, że tutaj nic nie popełnię błędu. Dobra. No dobra. Można by powiedzieć, że kolejna część obozu... Yes, sir. Obozu wyeliminowana. Finally, some action. Coming. I'll be right there. I see what you mean. Też chodź. Szkoda, że lotnik nie może przejąć po kimś jakiejś broni, pistoletu czy coś. Wydaje mi się, że to mogłoby być dość realne w czasach wojny. A nie wiem, on jest tylko lotnikiem, tak? I see what you mean. To trzeba będzie zniszczyć. Nasz ma ładunki. To dobrze świadczy. To bardzo dobrze świadczy. No i teraz czeka nas chyba najtrudniejsza część tej misji. Come on over. Tak szczerze powiedziawszy. Yep, jest tutaj kilku delikwentów. Jest tutaj patrol. Jest tutaj delikwent, który no, obserwuje wszystkich po kolei. Yes. No i co, w sumie snajper tak na dobrą sprawę mógłby zacząć od próby eliminacji jego. Żeby nie było żadnych nieporozumień. Dokładnie, wyeliminować go. No i co, reszta chłopaków powinna się zakraść tutaj do środka, tylko tu jest jeszcze jeden na przykład delikwent. Ale
z nim jest taka sprawa, że on tutaj wszystkiego nie widzi, tylko tutaj wtedy ten jest delikwent. Myślałem może o takiej sytuacji, żeby go po prostu wybawić stamtąd, wyciągnąć go. Żeby go wyciągnąć stamtąd i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Come on over. Okay. Na przykład dać tutaj wabik. Ukryć się gdzieś tutaj za może nie przy czołgu. Ale consider it done. A tu się nie mogę ukryć. Come on over. Kurczę, nie mogę podejść bliżej ściany. Okay. Just leave it to me. Okay, ale tu mogę. That's easy. Nie słyszę. Come on over. Nie słyszę, niestety. I'm coming. Consider it done. Come on. Nie słyszę, a gdybym to położył to me. Tu. Come on over. Okay. Come on over. Schował się That's tu, easy. Na przykład. Ten sobie pójdzie, żeby nie obserwował tu i spróbować po prostu, żeby ten podbiegł do tego. Consider it done. Just leave it to me. Włączyć decoya, albo jeszcze włączyć na chwilę. Niech ten sobie zrobi rundkę, dostrzeże tego, że ten tutaj coś robi. No i go spróbować wyeliminować w międzyczasie. Mnie nie powinien dostrzec. Nie powinien, ale to nie oznacza, że mnie dostrzeże. Dobra, decoya wyeliminować. Okay. Znudził się. I dopuścić się eliminacji tego tutaj wroga. Okej. Tu możemy pozbyć się ciała. Come on over. I'm coming. Just leave it to me. Tu by mimo wszystko, tak mi się wydaje, przydałby się saper. Yes, sir. Nie mówię, że na pewno, ale przydałoby się może jednak, żeby tu podszedł. Come on over. Uberet się zajmie I'm tym. Coming. Yes, sir. W momencie, kiedy saper rozłoży pułapkę dla tego, no i ci idą tam na dół, więc jest okej. Dobra, saper niech sobie tutaj dokładnie... Aha. Dobra. Nie wiem. Aha, już wiem, kto mnie dostrzegł. Okej. Yes, sir. Fine, sir. Okay, sir. Affirmative, sir. Okej, znowu nie tak miało być. Yes, sir. Fine, sir. No dobra, to w takim razie tu spróbujemy pułapkę założyć. Affirmative, sir. I'll be there in a moment. No i... Yes. Co, musimy to zrobić w miarę szybko? Okay, sir. Yep. Mhm. Come on over. Okay. Consider it done. Mam nadzieję, come on over. Że się złapię okay. w tą pułapkę. I'm coming. I że go nikt nie dostrzeże i zdążę posprzątać ciała, że tak okay. powiem. That's easy. No bo udało się wyeliminować w miarę sprytnie dwóch przeciwników. Come on over. Aha. I'm coming. Beret tego come nie podniesie, no tak. Consider it done. Boję się jeszcze o tamto ciało, o tamtego, co ściągnął go snajperem tutaj. Nie wiem, czy zostanie, czego dostrzegę, czego nie dostrzegę. Znaczy, czy zostanie dostrzeżony przez nich, czy też nie. Trochę się o to obawiam, bo jeżeli tak, no to słabo. Jeżeli nie, no to jest okej. Nie, chyba nawet nie. No to wyszło w miarę fajnie, ponieważ teraz mamy... Szczerze powiedziawszy, czystą drogę do czołgu. A to jest dobra, albo nawet bym powiedział, bardzo dobra wiadomość. Jest tu piątka naszych zawodników. Dobra, czas myślę zrobić save'a. Okej.
i powoli zacząć się czołgać w stronę czołgów. Już wiem nawet, kogo na samym początku ściągnę. Zastanawiam się, czy może przerzucić granatem przez morze. Ciekawe, czy jak wrzucę to... Tak, to powstanie alarm. Powstanie, czyli to mi jednak nic nie da. Ale wiem przynajmniej, jak mogę dodatkowo wyeliminować przeciwników. Ciekawe, czy mógłbym granatami zniszczyć te czołgi. Pewnie tak. Mm-hmm. Tylko, że podejrzewam, że jedno rzucenie granatu, no to jest od razu alarm. A skoro jest od razu alarm, to wolałbym tak naprawdę nie ryzykować. Chociaż teraz nikt nas nie widzi, to możemy sobie pobiegać nawet. Nikt nas nie widzi. No i z tym byciem w czołgu to też nie jest tak do końca bezpiecznie. Okej, zrobię jeszcze jeden zapis. Czemu z byciem w czołgu nie jest do końca bezpiecznie? Bo... kierowca. Zaczynamy zabawę. Okej, wyeliminowaliśmy tutaj dwóch. A, jest siła! Czołg jednak to czołg. No problem, man. Okey-dokey. I'll be right there. Right away. Nie ma to jak pojeździć pancerem. Okej, będziemy strzelać. Wyeliminowany. I strzał. I wyeliminowany kolejny. Nie wiem. No problem, man. I wyeliminowany kolejni, i kolejni wyeliminowani, i kolejni wyeliminowani. O, czołg to jest jednak siła taka, że to się w głowie nie mieści. O, eliminacja szybciutka po prostu. Nie wiedziałem, no to nie wiem, czy to aktualnie nie jest chyba jeden z najlepszych pojazdów w grze. No, tego już widzę, tak nie wyeliminuję. Więc muszę sobie, szczerze powiedziawszy, wyjść w ten sposób. No ale co mogę powiedzieć, jeżdżenie czołgiem jest bardzo przyjemne. Super przyjemne, bym nawet powiedział. A szczególnie jeszcze takim, który dość, że ma karabin maszynowy, to dość jeszcze wali po prostu działem tam kalibru, nie wiem, 30 centymetrów to chyba nie, ale no takim normalnym czołgowym działem, haubicą można byłoby powiedzieć. No dobra, no to jedziemy już, żadne CKM-y mi nie straszne, bo to jest czołg, to jest jednak siłą rzeczy broń pancerna. Zobaczmy, jaki mamy zasięg. A nie, no aż taki to chyba jednak nie. Ale taki tak. Idziemy. Wyeliminowani. No i cóż, no i tutaj musimy nasz czołg niestety zostawić, ale tu jeszcze sobie postrzelajmy do przeciwników. Tak, żeby było śmieszniej i ciekawie. No tak, no tak jak mówię, ta misja jest do momentu, kiedy dostaniemy czołg. Jak już dostaniemy czołg, to już jest koniec. Wszyscy padają jak... No jak kaczki, można powiedzieć. Nie wiem, ile ich stanie będzie wypełznać z tego bunkra, ale myślę, że będę w stanie wszystkich wyeliminować. No jedna czwórka, druga czwórka. No stoję sobie na pozycji, czekam po prostu, aż się pojawiam. No i eliminujemy po kolei. I kolejny do wyeliminowania. No i co? Wychodzimy. Kierowca może jeszcze zostanie na wszelki wypadek. Idźcie może od razu do tego. Beret się jeszcze rozprawi z tym, jakby ktoś wyszedł. A, już widzę, że chyba nikt nie... Że chyba już... Nikt nie będzie chciał wyjść, szczerze powiedziawszy. Z tego. Nie wiem, czy te beczki eksplodują, czy nie, ale...
Okay. Kierowca niech tutaj obstawia. Coming over. Dobra. I'm coming. Zrobimy to w klasycznym stylu, pozbędziemy się tych samolotów. Just leave it to me. Albo i nie. Coming. Widzę, że jednak saper chyba będzie musiał tutaj zrobić grę. Oh, teraz to się zdziwiłem. Ciekawe czy... Granat w zasadzie. Granat jak najbardziej. Granat to granat. No i dobra, no i kierowca wybiega i biegnie do samolotu. No zniszczyliśmy chyba wszystkich i wszystko na tej planszy, co było możliwe, tylko dlatego, że udało pozyskać się czołg. No w sensie tam poza budynkami, ale wszystkich żołnierzy, wszystkich po i wszystkie posiłki, więc generalnie uważam planszę za zamkniętą elegancko. Misja naprawdę, no naprawdę fajna. Naprawdę fajna. Bardzo mi się podobała ta misja. Mimo, że trudna, bardzo mi się podobała. No i oczywiście z czasem, jak zawsze, słabo damage'a nie oberwaliśmy, no bo generalnie przyjęcie damage'a kończyło się od razu automatyczną porażką. No chyba dopiero, że czołg zdobyliśmy, no to wtedy, no to oni mieli porażkę. Odznaczenia w misji 51 zabitych, 4 pojazdy zniszczone, w tym czołgi, 3 budynki. No i tutaj znowu samoloty zostały potraktowane jako budynki. Te dwa u góry, co zostały wysadzone granatami, a ten budynek na dole, co został wysadzony tym z bombą zegarową, no to normalny budynek. No dobra, z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć!